Zaskakująca zmiana planów. Odkrywcy złotego pociągu rezygnują z wierceń i chcą skorzystać z metody sejsmicznej. Jak dotąd odkrywcy twierdzili, że skoro przekopy nie dały efektów, rozwiązanie zagadki przyniosą odwierty w skalę. Miały one pomóc odnaleźć pustą przestrzeń, która ich zdaniem znajduje się w zboczu. Pracę przesunięto na piątek z powodu deszczu. W błocie ugrzęzła wiertnica, która nie mogła dojechać na miejsce. Poszukiwacze się nie poddają, postanowili zmienić metodę i w ogóle przestać wiercić. Ekipa odkrywców prowadzi rozmowy z firmami, które prowadzą badania sejsmiczne. Mają one rozpocząć się już we wrześniu. Chcemy znaleźć firmę, która wykona nam kilkanaście otworów do głębokości około 30 metrów. W nie będą wprowadzone sondy sejsmiczne i wtedy przebadamy grunt, ale to dopiero wszystko na wrzesień. To będzie drugi etap naszej pracy. Odkrywcy chcą wywiercić dziury, w które zostaną wprowadzone sejsmografy, mające zbadać teren za pomocą wywołanych fal. Ich zniekształcony obraz powinien potwierdzić istnienie obiektu, jeśli rzeczywiście znajduje się on w tym miejscu.